Dzień dobry Państwu, Łukasz Sowiński. Zaczynamy informacje w telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Prezydent Gorzowa prosi o uniewinnienie. Czuję się niewinny i proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Radni dyskutowali nad absolutorium. Do rok 2010 podsumowali wyborczy w listopadzie 2010 roku, wybierając prezydenta na następną kadencję. Po stronie dochodowej budżet został zrealizowany nawet w nie najgorszym zakresie czy stopniu. Kierowali grupą przestępczą za kratek. Proceder przestępczy zamieszani byli strażnicy więzienni. Trzech przekupionych wcześniej strażników przemycało na teren więzienia telefony komórkowe oraz informacje. Proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Takimi słowami zwrócił się do sędziego Dariusza Hendlera prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak. Dziś on, jak i jego obrońca wygłosili mowy końcowe w najgłośniejszym procesie karnym w historii Gorzowa, który dotyczy tzw. afery budowlanej. Przypomnijmy, prokuratura wnioskuje o 7 lat pozbawienia wolności dla Jędrzejczaka, zapłatę 1 000 000 zł i 10-letniego zakazu pełnienia funkcji publicznych. Problem tej sprawy polega na tym, że akt oskarżenia został skierowany na etapie uprawdopodobnienia popełnienia przestępstwa. I w moim przekonaniu, Wysoki Sądzie, staram się jako młody prawnik śledzić postępowanie karne i wszelkie zmiany, ale mam wrażenie, że coś przespałem. Jeżeli tak się stało, to ja, Wysoki Sądzie, opowiadam się za starą szkołą prowadzenia postępowań. To znaczy, najpierw gromadzimy dowody, potem wysyłamy akt oskarżenia, a nie odwrotnie, Wysoki Sądzie. Wysyłamy akt oskarżenia, a potem szukamy dowodów przy pomocy wyszukiwarki internetowej. Wysoki Sądzie, w moim przekonaniu mój klient jest niewinny, wnoszę, aby sąd go uniewinnił. Wysoki Sądzie, w ciągu ostatnich lat zarówno ja, jak i moi współpracownicy bardzo zabiegaliśmy o to, żeby cała sprawa była wyjaśniona, stąd też nasza pomoc zarówno dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wcześniej dla policji, dla prokuratury. Bardzo często zostawaliśmy po godzinach pracy, serując dokumenty, wszystkie niezbędne, które były potrzebne, tak żeby cała procedura wyjaśnienia tej sprawy była jak najszybciej zakończona. Po drugie, wobec tych wszystkich zarzutów, które dzisiaj są formułowane na tej sali, mieliśmy prawie 100 kontroli, z czego 19 z Najwyższej Izby Kontroli, kilkanaście z Urzędu Kontroli Skarbowej, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, z ABW, z CBA i z szeregu innych instytucji, które nas kontrolują, w tym również z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dla nas jest najistotniejszą, bo jest partnerską instytucją, która nas kontroluje. I po tych wszystkich kontroli, które trwały czasami wiele miesięcy w naszym urzędzie, dotyczyły przetargu, dotyczyły prawidłowości rozliczenia kwot, budżetu, płatności i szeregu innych działań, które urząd podejmuje, poza jednym przypadkiem nigdy nie skierowano sprawy do organów ścigania. W jednym jedynym przypadku, który mnie nie dotyczył, skierowano sprawę do organów ścigania. Dwukrotnie była sprawa przez prokuraturę umarzana. I na koniec chcę powiedzieć z goryczą. Słuchałem słów oskarżyciela publicznego w ostatnim słowie, dlatego że wiele spraw, które były tam poruszane, nie znalazły dowodów ani uzasadnienia w trakcie całego procesu. Stąd czuję się niewinny i proszę Wysoki Sąd o uniewinnienie. Kiedy prezydent przebywał w sądzie, w tym samym czasie gorzowscy radni dyskutowali nad udzieleniem absolutorium Tadeuszowi Jędrzejczakowi za wykonanie budżetu za rok 2010. To najważniejsza sesja w tym roku. W przypadku nieudzielenia aprobaty konieczne by było rozpisanie referendum, jednak nie ma to większego znaczenia w pierwszym i ostatnim roku kadencji. Wskaźniki, które pokazuje nam pani skarbnik, to jest 99%, jeżeli chodzi o dochody miasta zrealizowane, 96% jeżeli chodzi o wydatki, więc naszym zdaniem nie ma innych przesłanek merytorycznych, żeby głosować przeciwko temu wnioskowi o udzielenie absolutorium. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że dyskusja będzie toczyła się również polityczna, czyli już jakby taka poza granicami procedury wynikających z ustawy o finansach publicznych. No jest absolutorium polityczne, tylko też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o kwestię oceny prezydenta tej politycznej, czyli tej oceny, która jest poza wykonaniem budżetu, to tak naprawdę rok 2010 podsumowali wyborczy w listopadzie 2010 roku, wybierając prezydenta na następną kadencję w pierwszej turze głosowania, więc wydaje mi się, że nie wypada nam jako radnym dyskutować z wyborem wyborców. Analizowaliśmy ten budżet dosyć szczegółowo w sensie jego zrealizowania za rok 2010 i stwierdzamy następujące kwestie, że po stronie dochodowej budżet został zrealizowany nawet w nie najgorszym zakresie czy stopniu. Niezrealizowanie wysokości 4 000 000 zł nie jest jakby
szczególnym problemem w realizacji tej części budżetu. Gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o realizację budżetu po stronie wydatkowej, gdzie tu nastąpiło niezrealizowanie wydatków na sumę 20 milionów złotych i to już stanowi pewien problem, tym bardziej, że w tym zakresie ujęte są pewne zadania inwestycyjne. Opinia moich kolegów będzie taka, żeby wstrzymać się od wyrażenia ostatecznej opinii za i przeciw udzieleniu absolutorium. Sytuacja w tym roku jest stosunkowo jasna. Mówię to w porównaniu do roku ubiegłego, kiedy odmówiono absolutorium panu prezydentowi. Nie będę wnikał, czy zasadnie, czy też nie. W tym roku jest sytuacja oczywista. Regionalna Izba Obrachunkowa dała swoją opinię bardzo pozytywną. Muszę powiedzieć, że te wskaźniki są rzeczywiście budujące, mianowicie wskaźnik wydatków miasta nie przekroczył 100%, natomiast wskaźnik dochodów zbliżył się dokładnie do 100%, 99% ściągniętych podatków i innych należności na rzecz miasta, także miasto skutecznie działa także i na tym polu. Jeżeli dochody i wydatki mieszczą się w granicach budżetu, a mieszczą się w 100%, to nie może być innej oceny naszego klubu jak ocena pozytywna, dlatego że będziemy z całym przekonaniem głosować za udzieleniem panu prezydentowi absolutorium. Myślę, że każde inne rozstrzygnięcie, czy też inne głosowanie byłoby nierzetelne i nieuczciwe. Pobyt w areszcie śledczym nie był przeszkodą w kierowaniu grupami przestępczymi zajmującymi się pasterstwem kradzionych samochodów. Jak się okazuje, w proceder zamieszani są również strażnicy więzienni. W sprawie zatrzymanych jest łącznie 15 osób, którym przedstawiono aż 91 zarzutów. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zajmujący się tą sprawą ustalili, że na terenie województwa lubuskiego działają dwie zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się paserstwem kradzionych samochodów. Grupy te wchodziły w posiadanie skradzionych wcześniej samochodów, przerabiały numery, następnie ponownie wprowadzały te pojazdy na rynek. Jak ustalili policjanci, szefowie tychże grup, dwóch Nowosolan, rządziło, wydawało polecenia członkom grup za krat aresztu, gdyż od 2001 roku odbywali kary pozbawienia wolności za zupełnie inne przestępstwa. W proceder przestępczy zamieszani byli strażnicy więzienni. Trzech przekupionych wcześniej strażników przemycało na teren więzienia telefony komórkowe oraz informacje, z którymi dzielili się szefowie z członkami grupy. Ustalenia również wskazały, że grupa ta działała od 2007 roku. Przez ich ręce przeszło kilka luksusowych samochodów. W tej sprawie do sądu trafił już akt oskarżenia. O dalszych losach zatrzymanych osób decyduje teraz sąd. Do sprawy zatrzymano łącznie 15 osób. Łącznie też usłyszały one 91 zarzutów. Kodeks karny za przestępstwa związane z działaniem w grupie przestępczej oraz kierowaniem grupą przestępczą przewiduje karę nawet 10 lat pozbawienia wolności. Zbieramy krew dla Polski. Pod takim hasłem realizowana jest ogólnopolska kampania, której organizatorami są Polski Czerwony Krzyż i Grupa Muszkieterów. Dziś specjalny autobus do poboru krwi stanął przed jednym z gorzowskich supermarketów. Mieszkańcy miasta chętnie włączyli się w akcję. No, okres wakacji to duża wypadkowość. Okres wakacji to urlopy honorowych dawców krwi, którzy na stałe oddają krew. Jest to, myślę, też dobra okazja, żeby młodzi ludzie, którzy mają wakacje, urlopy, a przebywają w mieście, zachęcić do oddawania krwi. Ktoś, kto przyjdzie pierwszy raz oddać krew, to zazwyczaj już kontynuuje to oddawanie. Starsi krwiodawcy odchodzą ze względu na wiek, ze względu na to, że może chorują. Trzeba odmładzać szeregi honorowych dawców krwi. 4 lat Intermarsze bierze udział w akcji zbiórki krwi w całej Polsce. No i postanowiliśmy razem z pracownikami też wziąć udział w tej akcji. Czyli daje Pani dobry przykład. No tak, myślę, że warto oddawać krew dla innych, bo czasami nam też może być potrzebna. Czy ludzie nie boją się oddawać krwi w autobusie? Myślę, że nie. Tutaj są stworzone doskonałe warunki zabezpieczające właściwie wszystko to, co mamy na miejscu w punkcie. Oczywiście w mikroskali, ale w porównaniu z autobusem, którym jeździliśmy do niedawna, to jest komfort. Jest to zupełnie bezbolesne, nie wiem, wręcz w ogóle nie czuć, że cokolwiek takiego się dzieje. Tak? Wielka igła, ale nic nie boli, więc polecamy naprawdę, żeby oddawać jednak tą krew dla innych, bo czasami może być potrzebna też nam. To wszystko, co jest zebrane podczas takich akcji, służy do ratowania życia ludzkiego. Jest to już 4. edycja naszej akcji i przynosi niesamowite efekty. My w rejonie Gorzowa mamy 4 akcje pod rząd. W czwartek jesteśmy w Kostrzyniu, w niedzielę jesteśmy w Drezdenku, w poniedziałek w Strzelcach Krajeńskich. Krwi potrzeba cały czas.
bo w tej chwili naprawdę jest problem. Wystarczyło tylko zobaczyć, jaka sytuacja była ten długi weekend, gdzie dziesiątki wypadków, ileś ludzi zabitych, a ponad 500 rannych, gdzie tej krwi brakuje naprawdę i ciągle jej potrzeba. 10. jubileuszowy maraton rowerowy odbędzie się w najbliższą sobotę. Start i metę zaplanowano na stadionie żużlowym. Do rywalizacji w różnych kategoriach przystąpi kilkuset amatorów jednośladów. Dla najlepszych przewidziano puchary, ale jak zapewniają organizatorzy, z upominkiem wyjdzie każdy. Mile widziane są całe rodziny, które mogą wziąć udział w mini maratonie. Maraton jest podzielony na kilka dystansów. W przybliżeniu około 80 km, 150 i 230. Maraton również jest podzielony na tak zwane typy rowerów. Rowery szosowe i rowery inne. Do tej kategorii zaliczamy rowery górskie, terenowe i tak zwane rowery trekkingowe czy miejskie. Również jest podział ze względu na płeć oczywiście i ze względu na wiek. Są kategorie wiekowe od M1 do M6. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie to M7. M7 to jest kategoria powyżej 70 lat i już takich kolegów mamy w swoich peletonach. Główną siedzibą maratonu, startem i metą będzie Stadion Żużlowy imieniem Edwarda Jancarza. 1 lipca mamy zaplanowaną odprawę z uczestnikami. 2 lipca natomiast jest start. 3 lipca, czyli w niedzielę, przewidujemy uroczyste zakończenie. Impreza w tym roku gromadzi rekordową liczbę uczestników, bo już mamy ponad 400 zgłoszeń. I też mamy pewną nowość adresowaną głównie dla mieszkańców Gorzowa, a zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Mianowicie po raz pierwszy organizujemy tak zwany mały maratonik dla ludzi, którzy chcą usiąść po raz pierwszy na rower. Dla tych, którzy chcą spędzić czas inaczej niż tylko przed komputerem czy przed telewizorem. Tych ludzi, te rodziny zapraszamy do udziału w maratoniku, który odbędzie się jakby poza konkursem i jego dystans wynosi 30 km. Będą grupy organizowane po około 15 osób i z każdą grupą wyjedzie tak zwany pilot, czyli to jest członek klubu z dużym doświadczeniem dla zachowania bezpieczeństwa, ale też i w celu jakby no, przejechania całej trasy. Cała impreza jest profesjonalna. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z uczestników maratonu otrzymuje numer startowy z chipem, otrzymuje numer również na kierownicy. Trasa jest oznakowana. Na trasie są bufety, na których zapewniamy posiłek i napoje. Na mecie natomiast każdy z uczestników otrzymuje oczywiście medal imienny, i jak również napoje i gorący posiłek. Atrakcją w tym roku, mamy nadzieję, również będą losowane, a ufundowane przez możnych sponsorów nagrody, a główną nagrodą losowaną będzie rower szosowy o wartości około 6 tysięcy zł. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Na kolejne główne wydanie informacji zapraszam Państwa już jutro o 17:15. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Do zobaczenia.